Gospodarczej, a myślę, że licznie
uczestnicy zapoczątkowali proces kształtowania się elit II Rzeczypospolitej, brutalnie przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Tak samo uprzywilejowana pozycja szlachty w pierwszym państwie polskim Rzeczypospolitej obojga narodów była efektem długotrwałego procesu, który również łączył się z walką za kolejnych władców, za religię panującą, o utrzymanie granic kraju, za wszystkich mieszkańców, jego ziem, ich języki, obrzędy, zwyczaje. Ciesząc się z możliwości zgłębienia tego tematu w dniu dzisiejszym, ale jutro także, a trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że rozważania, których spodziewam się usłyszeć, mogą przybliżyć nas do uzyskania odpowiedzi na aktualne obecne pytania, takie jak czy pół wieku od wybuchu II wojny światowej i ustanowienia nowego ładu na ziemiach polskich, który w straszliwy sposób przeorał dotychczasowe elity, wystarczyło na trwałe ukształtowanie się nowych elit, czy jest możliwe w drodze ustawy, specjalnej uchwały, czy też nadzwyczajnego zarządzenia odwrócenie skutków, o których była mowa przed chwilą. Czy mogło to nastąpić samoistnie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wolnej Polski? Wreszcie, czy w XXI wieku rozsądnym jest, aby o przynależności do elit decydowało tylko i wyłącznie urodzenie? Jednocześnie to samo kryterium było podstawą odbierania określonym osobom poczucia przynależności do tychże elit. Pragnę w tym miejscu podziękować Instytutowi Historycznemu Uniwersytetu Wrocławskiego, reprezentowanemu przez jego dyrektora, pana profesora Rostisława Żerolika, za współorganizację tej konferencji, również Fundacji Książąt Czartoryskich za przyczynienie się do jej dojścia do skutku. Dziękuję wszystkim, którzy mają swój wkład przy organizacji dzisiejszego wydarzenia, w szczególności panu profesorowi Filipowi Wolańskiemu oraz wiceprezesowi oddziału Związku Szlachty Polskiej do Wrocławiu, panu Michałowi Pileckiemu, który jest łącznikiem nas wszystkich. Nade wszystko dziękuję zaś prelegentom i prowadzącym, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie wystąpień i chcą się podzielić swoją wiedzą na temat zawartych w tytule dzisiejszej konferencji. Jest mi niezmiernie miło spotkać tych z Państwa, których miałem okazję poznać podczas poprzednich tego typu wydarzeń. Raz jeszcze jednak dziękuję porówno wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie w tym wyjątkowym roku.